No, przyniosłem chude mięsko. Na cypisek już. No, odsłoń, mamuśka. Gucio już ten cypisek leci. Tola przyleciała. O, już wyleciała. Tola też. I proszę. Jak jedzą? Idzie Tola. Chude mięsko z korpusów zebrałem. Zobaczcie, o. A Tola figluje. Jak niczym ten Romeo. Cypisek się cyca nasał. Nie będzie jadł. A Tola jak dziewczynka. Przeciąga się, wdzięczy się. Trawką się bawi. A i teraz i Gucio. Nie, okazuje się, że Tola jest najbardziej taka ciemnawa. Oho, czuje mięso. O. No proszę, też. Jak jedzą chude mięsko, smakuje im. I co ciekawe, że Gucio już nie warczał. Ojej, pąka chce łapać Gucio. Nie łap pąka. Nie łap pąka. Ach, jak jedzą. Cała trójka. I mamuśka. To Gucio jest najbardziej taki podpalany, okazuje się. A mamuśka, odsłoń. Gucio cyca będzie chciał, na pewno. Gucio jest najdrobniejszy. Mami synek jest. Już się najadła Tola i poleciała. Poleciała do kryjówki, najadła się. A Gucio tu mięsko jest, ale do cyca się przystawia. O, zobaczcie. Do cyca. Smoczka jeszcze trzeba mu. Proszę. Cycol ten Gucio. Mami synek. A cypisek samodzielny. Ja nie widziałem, żeby on cyca chciał od mamuśki. No. No, teraz mięsko przegryziesz. O, taki duży kawał nie bierz, co ty? Oj, muszę rozdrabniać na mniejsze kawałki. Tutaj cyca, a tutaj największy kawał. Wziął. Tola wyszła. I się liże.
właśnie ona jest. Tutaj jest. A. Kic, kic, kic. Agucia już cyca i znowu cyca. Nie odstępuje tego cyca mamuśki. Idzie Tola, Kicia. No i znowu będzie fiku-miku robić na betonie. Takie wesołe, wesołe oczy śmiejące się. Takie widać rozrabiaka w oczach. A bączki ładnie latają. Zapachy są lawendy i wabią bąki. Oj, cycol, gucio, gucio, cycol. A, mamuśka się wyciągnęła. Synusiowi. Beton się nagrzał, cieplutko brzuszek. Cypisek zajada, nie zwalnia tempa cały czas. Te przychodzą, odchodzą, nawet mamuśka. A ten nie. Ojej, jej, jej. Się doigrać, jak złapiesz bąka. No, czas. Będzie w lawendzie bąki łapać. Koty to są wścibskie. I czasami naiwne w tym, co robią. No jedzenie ma dobre, to mamuśka pokarm ma, może karmić maluchy, nie porzuci, że nie ma pokarmu, a trzeba przyznać, że jak do tej pory, 2 lata temu mamuśka przyprowadziła jedną kotkę, to była mała kitka. Rok temu przyniosła jednego kociaka w pysku i Miczurin tu ją właśnie koło stawku spotkał, jak niosła, i był już nieżywy. No, a w tym roku 3 nam przyprowadziła. A ta Tola to wesołka. Ona cały czas się bawi. A nawet sama.
ale płochliwa. Wesołka, ale płochliwa. Jeszcze zwraca uwagę na mnie. Te w ogóle nie zwracają uwagi. Sypisek ani Gucio, to tak jakby mnie nie było. A Tola to wystarczy, że zrobię ruch mały. Ty już ucieka. A. Jeszcze mamuśka podje trochę. A ta znowu bąki chce łapać Tola. A Tola ładnie wygląda. Wygląda, że jest największa. A to jest o tyle dziwne, że ja nie widzę, żeby ona jadła. Ona wręcz je najmniej tutaj z tej trójki. To gdzie ona się tak wypasła? Na czym się tak wypasła? A cypisek za cycuszkiem ciągle lata. I szuka tego cycuszka i szuka. Mamuśka je, a on szuka cyca. I to w takiej pozycji niewygodnej. Nie może odkręcić głowy całkiem do góry. No, zawarczał. Mamuśka już się zdenerwowała, już ma dosyć cyca. Masz jeść, a nie cyca. No, nie dostaniesz cyca. Dostałeś, starczy. Ha, został skarcony. No bo nie daj spokoju, tylko cyca i cyca chodzi. I znowu, dostałeś? Odejdź. Starczy cyca. Ha, widzisz? Gdzieś cypisek, musisz przejść na samo utrzymanie się. A gdzie ta? Ona wpadnie do wody. O, i znowu. Znowu chciał cyty, ale dostał. Zostaw mnie. Tak. To już następuje wychowanie w dorosłość, kolego. Nie będziesz zawsze na cycku wisiał mamy. O, Tola. Kiciula. Się patrzy. Co, zobaczyłaś mnie? A kuku? Uciekła. A te nie uciekają. Proszę, i chodzę nawet. I znowu do cyca. I zaraz mama. Nie, nie dostaniesz cyca. Widzisz? Nie ma cyca. Starczy. Na dzisiaj. Albo na teraz. No, ja zaniosę ten przykrywkę z mięskiem. Położę tam, gdzie resztę jedzenia jest. Niech sobie tam później jedzą kotki. Proszę, jakie najedzone. Aż się oblizuje cypisek. Tylko Gucio niezadowolony, bo cyca nie dostał. I co, znowu do cyca? Zapomniał? A? Do mięska. No co, chcesz mięska? To masz.
No masz mięsko. Będziesz jadł? Gucio. No jedz. A bączki ładnie latają.